Jestem Aga, a ten podcast nazywa się Równowaga. Dzisiaj w podcaście o równowadze pomiędzy duchowością a uziemieniem, między magią a działaniem i niebem a ziemią. Gdy wczoraj wieczorem spacerowałam sobie ulicami starego miasta w Gdańsku, zauważyłam księżyc i krzyż na Bazylice Mariackiej. Te dwa hmm, artefakty, mam wrażenie, prześladują mnie od zawsze. Księżyc i krzyż. To taki dziwny miks dla mnie. Takie połączenie dwóch kultur, new age'owej i chrześcijańskiej. No bo to też w pewnym sensie kultura przecież. No i te symbole, pomimo tego, że z dwóch innych z pozoru światów, to jednak wskazują na to samo. Na jakąś wyższość, na energię, lub boskość, lub wierzenie, że jest coś większego od nas. Myślę sobie, że skoro jestem tutaj na Ziemi i chodzę po niej, czuję swoje ciało, to wspaniale jest czasami popatrzeć w niebo, w gwiazdy i pozwolić sobie na oddanie kontroli jakiejś nieznanej mi wyższej sile. Zauważyłam jednak, że często my ludzie jesteśmy albo skrajnie uziemieni, Albo skrajnie w wiarę w niemożliwe. Jak zwykle, równowaga przychodzi po to, żeby obalić mit o tym, że sam realizm lub sama duchowość wystarczy, by mieć spełnione życie. Wydaje mi się, że wszystkie religie, wszystkie duchowe filozofie, ezoteryka, je wszystkie łączy wiara w to, że jest coś ponad nami. Każdy z nas, z osobna, także ma swoją wizję tego, czy w ogóle jest jakaś siła, czy jej nie ma. Jeżeli jednak zawierzymy nasze życie Bogu, wszechświatu, księżycowi, to wiecie, odbieramy sobie sprawczość, to zapominamy o tym, że życie jest w naszych ciałach, że ktoś dał nam emocje, komunikację poprzez ciało, słowa i działanie. Jednocześnie, gdy pamiętamy tylko o tym i wydaje nam się, że to my na wszystko mamy wpływ i kontrolę, wówczas zazwyczaj jakaś siła daje nam lekcję pokory. Duży mamy wpływ na swoje życie, to prawda, bo gdy zmieniamy siebie, swoje emocje, myśli i swoje zachowania, to nagle zaczyna się zmieniać nasze środowisko, pojawiają się nowe możliwości, jedni odchodzą, inni się pojawiają. Jednocześnie, gdy znamy już swoją drogę, znamy swój potencjał i ograniczenia, rozwijamy się i widzimy pozytywne aspekty tej zmiany. Nawet gdy czasami przechodzimy przez emocjonalne piekło na ziemi, to wtedy na końcu każdego etapu jest pustka. Cisza jest w nas, taki stan błogości. W tym miejscu znowu możemy podjąć decyzję, w którą stronę pójdziemy dalej, co będziemy robić. Ale czy mamy wpływ na to, kogo spotkamy na swojej drodze, albo jakie i skąd przyjdą do nas możliwości? Gdy ustalimy ze sobą, czego chcemy, to działamy w tym kierunku, ale gdy działamy myśląc, że wszystko zależy tylko od naszego działania, to najczęściej wypalamy się, tracimy siłę, czujemy, że to była walka, a my przegrywamy zazwyczaj ze swoimi emocjami. Bo gdy odpuścimy przywiązanie do naszego celu, naszej sprawczości, wpływu, kontroli, zarządzania, gdy w tym momencie puścimy oczekiwania, to rzeczywiście mogą wydarzyć się cuda dla nas. Ja często byłam tak pomiędzy jednym a drugim, i dlatego właśnie spotykam osoby, które mówiły mi albo jedno, albo drugie czyli Droga jest celem, więc nie mam oczekiwań, po prostu jestem i płynę, czyli nie mam potrzeb, biorę co jest i mam wywalone. Lub spotykałam osoby, które mówiły, że nie dbają o flow, nie wierzą w energię, działają bez celu. No albo jest jeszcze taka trzecia grupa takie osoby, które mówiły mi, że działają do celu, jednocześnie nie wierząc w to, co jest ponad umysłem. Dla mnie idealne i zrównoważone okazało się życie w zgodzie z filozofią, która mówi, że wszystko jest ważne. Ważne są potrzeby mojego człowieka tutaj na Ziemi jego emocje, jego przeszłość, jego działanie w tu i teraz ale prowadzące do jakiegoś celu, a nie bez sensu. No i także marzenia, intencje, które właśnie zostawiam wszechświatu. I otwieram się na to, co mi proponuje, bo żeby przyszło do ciebie coś, czego nigdy nie miałeś, nie miałaś, to oczywistym jest, że musisz się otworzyć na zaskoczenie, na coś, czego się nie możesz spodziewać, bo jeszcze tego nie było. Jednocześnie pamiętając, że nie zawsze to, co przychodzi, to ja mam to brać, bo czasami to są takie testy, wiecie, albo takie sygnały z przeszłości jeszcze. Czasami zdarzenia, ludzie, spotkani przychodzą jako znaki zapytania pytają dosłownie lub poprzez zachowanie czego chcesz. To dzieje się po to, żeby nas wzmocnić w tym, czego chcemy, żeby wzmocnić nasz charakter, no albo sprawdzić nasz charakter. A czasami przychodzą zdarzenia i ludzie, którzy wypełniają nasze życie czystym przepływem i miłością, i okazuje się, że są dokładnie tym, czego chcemy jak najwięcej i jak najczęściej. No i teraz, wyobraź sobie żaglówkę, która płynie i nikt nie nadaje jej kierunku. Gdy przychodzi sztorm, to ona po prostu przewraca się i spada na dno, i nie podnosi się do góry. To jesteś ty, gdy nie nadajesz kierunku swojemu życiu. Albo druga sytuacja. Żaglówka, która, którą tak sterujesz, że mijasz wszystkie sztormy. Jednocześnie nie możesz dopłynąć do celu, albo w ogóle jedynym celem jest omijanie sztormów. Wtedy twoje życie nie ma celu, a ty, jak marynarz, raz podbijasz do jednego brzegu, raz do drugiego, byleby uniknąć konfrontacji ze swoimi emocjami lub z tym czego Ty chcesz. No albo znasz kierunek, wiesz, gdzie chcesz dopłynąć i wiesz także, że te sztormy, te zmiany na morzu to tylko przeszkody, które gdy pokonasz, to nauczysz się jeszcze lepiej sterować tym żaglowcem. I każda Twoja podróż będzie coraz lżejsza, bo nauczysz się odpowiadać na fale ze spokojem. Bo prawda jest taka, że obojętnie w co wierzysz i jaką masz filozofię, i czego chcesz, i czy masz kierunek, bo sam go ustalasz, albo wierzysz, że został ustalony z góry, to życie zawsze i tak będzie cię zaskakiwać. I od ciebie zależy, jak często te zaskoczenia mogą być miłe i wnosić równowagę. Oczywiście, jeśli chcesz już dzisiaj zacząć tę podróż, to fajnie w równowadze, po otrzymaniu tej dawki wiedzy, dać mi lajka. Zachęcam cię do bycia bardziej wylewną lub wylewnym udostępnić ten materiał. Jeśli interesuje Cię moja osoba, chodź do mnie na stronę lub bloga i tam jest prawie cała prawda na mój temat. Namaste, bracie i siostro.